To nie jest dobry komin na gniazdo, bocianie, Cyla i Jerzy, i kto uwierzy, że tej miłości nic się nie stanie. To nie jest dobry moment na miłość, kochanie. Bóg raz nam daje, a raz odbiera, 39 róż za rozstanie. Dzisiaj zapraszamy na koncert zatytułowany Panny, Wyklęte Panny Sprawiedliwe. To będzie sceniczna ekspresja projektu firmowanego przez Darka Malejonka, zespół Maleo Reggae Rockers i plejada, galeria zaproszonych przez niego wokalistek. Natomiast dzisiejszy koncert skupia się na płycie Panny Sprawiedliwe wśród narodów świata. Projekt jest bardzo przejmujący, bardzo wyrazisty artystycznie. Pokazuje historię bohaterstwa, którego genezą, którego źródłem jest troska o człowieka, empatia, miłość bliźniego. Czy jesteś w stanie odnaleźć w sobie tę siłę, którą one nosiły w sobie cały czas? Czy jesteś w stanie pomyśleć chociaż przez chwilę, o czym one myślały? Kolejna odsłona projektu Panny Wyklęte. I kiedy pojawił się pomysł, żeby zrobić o sprawiedliwych, powiedziałem, że tego się nie da zrobić. To jest za ciężki temat, za trudny, za traumatyczny, żeby zmieścić to w takiej konwencji. Ale jakoś tak do mnie doszło, że trzeba jednak to spróbować zrobić, bo ci ludzie zasługują na to. Zasługują na naszą pamięć, ale też na pamięć świata. I ryzyko się opłaciło, dlatego że powstały piękne piosenki, piękne utwory, piękne teksty, które napisały kolejny raz wokalistki na podstawie biografii, historii. Zapraszam konkretne wokalistki. Tak było od początku. Tych wokalistek już mamy chyba 25 albo 27. Każda z nich to jest strzał w dziesiątkę. To jest bingo totalne, bo każda z nich pisze taką historię, taki tekst i umie to przekazać w tej muzyce, którą my stwarzamy dla nich, że ja jestem za każdym razem albo płaczę, albo wzruszam się potwornie. Nie mów nic, nie potrzebasz żadnych słów. Nie mów nic, dobry świat powróci znów. Nie mów nic, minął czasy ze złych snów. Może dzisiaj właśnie to. Dla mnie ten projekt jest przede wszystkim przekazem w zupełnie innych słowach historii, wyrazem szacunku wobec tych wszystkich, którzy, dzięki którym my dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. I za każdym razem się zastanawiam, czy ja miałabym taką odwagę. Odnawia się we mnie ta sytuacja podziękowań, mówiąc szczerze. Panie generale, piszę w dobrej wierze, męża mi zabrali, sama w to nie wierzę. Przecież on za wolność dzieci osieroci. Chyba nie o taką wolną Polskę wszystkim chodzi. Postanowiłam podejść do tego jako matka, córka i jako żona. Wszystkie te trzy role spełniam, więc pisałam swoimi emocjami. Natomiast były to emocje, na które wtedy te kobiety nie mogły sobie pozwolić. Taki list nie mogła wysłać kobieta. Ona mogła o tym myśleć, ale słowa, które były kierowane, były bardzo oficjalne i bardzo z ogromną pokorą wtedy wobec władzy. Także postanowiłam przekazać tą drugą stronę tego listu, czyli te emocje, które były w kobietach. Przysięgam służyć wiernie, niepodległości strzec, nie szczędzić krwi potrzebnie.